Ludzie sceny i ekranu w anegdocie. Film Szpital Przemienienia. Zdjęcia do filmu realizowane były w tworkach. Podczas przemieszczania się po terenie filmowcy poruszali się zwartą grupą, podobnie jak tamtejsi rezydenci. Któregoś dnia owa grupa artystów mijała się z grupą tamtejszych. Jeden z nich przystanął, pokręcił głową z niedowierzaniem i zapłakał. — Panie Holubek, to pan też u nas? Na jednym z spotkań z publicznością pewien pan skarżył się Jerzemu Bińczyckiemu, że jego syn podobny jest do Tomasza Niechcica z Nocy i Dni, którego filmowym ojcem był właśnie Bińczycki. — A niech mi pan powie, — zapytał w końcu, — jak to było z Tomaszkiem? Wyrósł ostatecznie na uczciwego człowieka, czy nie? — Niestety nie wiem, — odparł Bińczycki. — Bo widzi pan, ja już w 12. odcinku umieram.